Zapraszam panią poseł do wygłoszenia oświadczenia. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Cieszę się, że procedujemy wspólną uchwałę w sprawie solidarności z Ukrainą. Dzisiaj przez agresywne działania, nie tylko dzisiaj, przez agresywne działania Rosji Europa znalazła się na krawędzi konfliktu zbrojnego. Po raz kolejny zresztą w okresie rządów Władimira Putina. Zaczęło się w 2008 roku, kiedy wojska rosyjskie zaatakowały Gruzję i zajęły sporą część jej terytorium, południowa Osetia, Abchazja. Potem 2014 rok, aneksja Krymu i późniejszy atak na obwody Doniecki, Ługański, Donbas. Dzisiaj stoimy przed jeszcze większym zagrożeniem. Na granicy z Ukrainą Rosjanie koncentrują wojsko. Według wywiadów wojskowych NATO w gotowości bojowej jest tam już 170 tysięcy żołnierzy wraz z pełnym ofensywnym uzbrojeniem. W gotowości są też lotnisko i marynarka wojenna Ukrainy. Część polskich polityków PiS bagatelizuje zagrożenie i mówi, że to nacisk Putina na Europę w związku z gazociągiem Nord Stream 2. Widać, taki mają przekaz partyjny. Nic bardziej mylnego. Jak pokazuje najnowsza historia Rosji, nie można tak bagatelizować czynów Władimira Putina. Jego celem jest destabilizacja polityczna i gospodarcza Ukrainy. Rosja obawia się niezależnej, prozachodniej Ukrainy, więc chce ją sobie podporządkować. Polski rząd nie powinien bagatelizować tego zagrożenia, podobnie jak nie bagatelizuje jej Szwedzi czy sąsiadujący z Rosją Finowie. Rosja wyprowadziła w morze pod pretekstem ćwiczeń flotę bałtycką składającej się z 20 okrętów uderzeniowych. Wysłała 6 okrętów desantowych z Bałtyku na Morze Czarne. Szwedzi i Finowie w odpowiedzi zapowiedzieli wspólne ćwiczenia wojskowe, które będą symulowały obronę swojego terytorium. Włosi, Wielka Brytania, USA, nawet Estonia wysyłają pomoc zbrojną na Ukrainę. Unia Europejska podjęła decyzję o przekazaniu 1 200 000 000 euro na zbrojenia. Pytam się, a my, dlaczego my nie wysyłamy pomocy Ukrainie, choćby pomocy medycznej w postaci szpitali polowych, sanitarek, wojskowego sprzętu ukraińskiego? Zwracam się do państwa o to, żebyście wreszcie zareagowali, i ponieważ to nas dotyczy, Polski, to jest wspólna nasza sprawa. Dziękuję.